Witam wszystkich. Ja nazywam się Hincul i chciałem wam się przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku, jak słyszycie, głos jest coraz gorszy. Skończyło się na antybiotyku jak na razie. I po prostu chciałem zrobić dla was ten film mając te informacje właśnie tutaj, które wam chcę przedstawić. Chciałem się po prostu z wami podzielić nimi, bo będzie się działo, naprawdę będzie się działo w lutym. I cóż, wczoraj właśnie Wargaming podał tą wiadomość na forum, tak samo na swojej stronie, co będzie ciekawego w miesiącu lutym, czyli który miesiąc już nam się zaczął, tak? I powiem Wam, że bardzo dużo będzie się działo. Pierwsza rzecz, oczywiście konsole xboxowe będą świętowały chyba trzeci rok uczestniczenia właśnie w World of Tanks. No i tutaj właśnie orgaming postanowił nas tym uraczyć, nagradzać, także będzie naprawdę Kilka fajnych eventów, i dostaniemy ten oto pojazd. Aby uhonorować Wasze osiągnięcia na polu bitwy, przedstawiamy unikatowy jubileuszowy czołg, który otrzymacie jako prezent. Aby dodać ten czołg, ten wyjątkowy pojazd do Waszego garażu, zalogujcie się i rozegrajcie jedną bitwę podczas trwania uroczystości. No i tutaj, właśnie, dostaniemy tego sprzęta. To chyba jakaś, jakiś mały pojazd, albo, albo dwójka, albo trójka, coś, coś koło tego, Szczerze bowiem nie znam tego pojazdu. Dzięki temu otrzymacie sprawdzony w boju BT-7A jakiś z unikatowym kamuflażem. Ten czołg premium z pewnością będzie siał postrach na polu bitwy. Także cóż, dostaniemy w nagrodę właśnie za. Trzeci rok z rzędu, można powiedzieć, potyczek w World of Tanks, taki pojazd. Kolejna rzecz, zobaczcie, wchodzą Czesi, Czechosłowacka nacja, w sumie nie Czesi, bo Czesi to są już teraz oddzielne państwo, a kiedyś była Czechosłowacja. I ta linia nam się, znaczy w sumie ta nacja nam się pojawi 13 lutego. No i cóż, w tym miesiącu zobaczymy. Jak czechosłowackie czołgi wjeżdżają do gry? Te czołgi lekkie i średnie są szybkie i niezawodne, a te drugie wyposażone są w mechanizmy ładujące, czyli magazynki. Na pewno wielu z Was zna te pojazdy, tym bardziej, że każdy z nas ogląda kolegów z piecyków, czyli specetów, którzy grają właśnie nowymi nacjami, tak jak na przykład szwedzkimi. Tak samo ja jestem bardzo ciekaw tych pojazdów. No i tutaj właśnie tak samo, jeżeli chodzi o czechosłowackie pojazdy. I jak tutaj na razie widzę, tak przedstawione są T34 na 100, Skoda 100, T50. Także pewnie zacznie się tak, że linia jest od Lightów, no i idzie później, właśnie do Medów. Kolejna rzecz: 13 lutego nowa mapa. Mapa dukielska. Przełęcz dukielska jest zainspirowana prawdziwym. Miejscem bitwy leżącym między Polską a Słowacją na tej mapie znajdują się wzgórza i zielone pola, idealne na wypróbowanie w, wypróba, wypróbowanie w boju czechosłowackich czołgów. Także, cóż, no kolejna nowa mapa e, wita na World of Tanks konsole. Także myślę, że też tutaj powinniśmy, mieć, powinniśmy być bardzo zadowoleni. I cóż, od 6 lutego, zobaczcie, będzie dodany, zawsze tak jest, Wargaming zawsze tak robi, że jeżeli wchodzi nowa nacja, na początku wypuszcza jakąś premkę i w tym samym przypadku właśnie jest tak samo, że dostaniemy tą oto premkę już 6 lutego, tak żebyśmy mogli sobie troszeczkę podszkolić załoganta czekosłowackiego. także... Ziska skoda T40. To jest zwykła skoda T40, właśnie tak jak tutaj mają gracze na pecetach. Tylko, że tutaj mamy takie śmieszne malowanie w różnych odcieniach, kolorach. Nie wiem, czy tam z tyłu on wygląda, że jest biały czy coś, nie wiem, ale po prostu w takich czerwono-niebieski czerwono barwy ten pojazd posiada. I cóż, pojazd będzie można kupić w sklepie premium od 6 lutego, także już niedługo. Prawdopodobnie czekajcie, który dzisiaj mamy. Drugi, tak? No to prawdopodobnie chyba to poniedziałek wypadł 6. W poniedziałek albo wtorek, no nie, nieważne. W każdym razie od 6 już będzie ten pojazd w sklepie, będzie go można nabyć. I cóż, kolejna, zobaczcie, kolejny event. Zdobądźcie operację. Obrońca ojczyzny. No, i tak była, był Motherland, teraz będzie Fatherland. Jeszcze powinno być Babyland. Zobaczymy, co będzie na Babyland. <grych> I tutaj będziemy mieli od 23 do 1 marca. E, prawdopodobnie jakiś event. Przedstawiamy Fatherland. IS-3A. To zabijaka 8 poziomu, którego możecie zdobyć lub kupić. Ma specjalny kamuflaż upamiętniający Radziecki Dzień Obrońcy Ojczyzny. Także ISA, ISA 3A dostaniemy właśnie w takim specjalnym kamuflażu. Bardzo fajnie, powiem wam, że Wargaming z tej strony podchodzi do tego wszystkiego. Mniej więcej można powiedzieć, upamiętnia pewne wydarzenia. I to mi się też bardzo podoba, i cóż, znowu od 17 lutego do 19, czyli prawdopodobnie przez weekend, wprowadzamy bitwy rankingowe po raz kolejny. Cały czas WG cały czas testuje właśnie te bitwy rankingowe. No i oczywiście tutaj znowu będziemy mogli grać na poziomach piątych. No i tutaj właśnie jeszcze Wargaming informuje o tym, że wejdą w sumie nie nowe pojazdy. Ale obecnie mamy właśnie Bulldoga, czyli Churchilla VII Bulldog w garażu, można, znaczy w tym sklepie, przepraszam, można go kupić. A pojawił się jeszcze w tym miesiącu pojazdy takie jak KW5. Kto wie, czy właśnie tego pojazdu też nie kupię? Tetra, tetrar, czy tego ten akurat pojazd mam, na pewno możecie znaleźć u mnie film na temat tego pojazdu. No i jest Arta też się zastanawiam nad jej kupnem, zobaczymy no i ten, można powiedzieć, czołguść B2 740, powiem wam, że pojazd bardzo fajny, na nim też jakąś fajną bitwę zrobiłem, też możecie znaleźć na moim kanale pojazd to jest czwartego poziomu z losowaniem tylko na czwórki fakt, działko nie jest może jakieś bardzo mocne, ale niesamowicie szybko przeładowuje, także niesamowicie spomerskie i pojazd potrafi też bardzo dużo odbijać Także tego czołgusia naprawdę mogę z ręką na sercu wam polecić do robienia misji. Jest naprawdę bardzo fajny. Dobra, cóż, myślę, że to by było na tyle. Także naprawdę w lutym będzie się działo. Wchodzi nowa linia, nowa mapa, znaczy nowa nacja, nowa mapa, nowy pojazd kolejny IS-3A. Naprawdę jest jest tego sporo, a jak wiemy, miesiąc luty nie jest też zbyt długi. Także Cóż, naprawdę, no i oczywiście ten pojazd dostaniemy za free, także tutaj Wargaming bardzo fajne eventy nam zrobił na miesiąc luty. Dobra, ja nie będę przeciągał, mam nadzieję, że film Wam się podobał, sorry za mój głos, ale no musiałem po prostu z Wami się podzielić tą informacją, tym newsem, także cóż, dzięki śliczne za uwagę, no i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!